Cześć! W tym odcinku opowiem, w jaki sposób skonfigurować swojego iPhone'a i iPhone'a dziecka, jeśli chcemy na przykład kontrolować czas korzystania z urządzenia, czy też ograniczyć dostęp do wybranych aplikacji. Jeżeli telefon, który chcemy dać dziecku, był przez nas wcześniej używany, to upewnijmy się, że jest on wylogowany z naszego konta Apple ID. Możesz też zresetować telefon do ustawień fabrycznych. Teraz na swoim iPhone'ie wejdź w ustawienia, a następnie w konfiguruj chmurę rodzinną. Kliknij zaczynamy, czas przed ekranem i utwórz konto dla dziecka. Wybierz dalej i ustaw jego datę urodzenia. Zaakceptuj warunki i wpisz kod CVV karty płatniczej, którą masz dodaną w Apple Pay. Wpisz imię i nazwisko i utwórz dla dziecka Apple ID. Następnie wybierz pytania zabezpieczające, wpisz odpowiedzi i przejdź dalej. W tym miejscu opcję Poproś o zakup pozostaw włączoną, wtedy będziesz mógł akceptować każdy zakup dziecka, na przykład aplikacji. Zaakceptuj warunki, zasady i gotowe. Teraz możesz ustawić czas korzystania z telefonu. Dzienny limit dostępu do aplikacji i zablokować dostęp do treści tylko dla dorosłych. Ostatni krok to utworzenie 4-cyfrowego kodu. To zabezpieczenie ograniczy dziecku dostęp do zmiany ustawień funkcji czas przed ekranem. Kod będzie trzeba też wpisać, jeśli skończy się limit czasu na korzystanie z telefonu, który wcześniej ustawiliśmy. Teraz konfigurujemy iPhone'a dziecka. Logujemy się oczywiście na konto iCloud, które dla niego utworzyliśmy. Pamiętajmy oczywiście o tym, by włączyć funkcję czasu przed ekranem. Z poziomu naszego iPhone'a możemy sprawdzać raporty dotyczące czasu spędzanego przed ekranem i zmieniać ustawienia. Na przykład w zakładce Ograniczaj treści i prywatność znajdziesz wiele funkcji, których konfiguracja pozwoli Ci jeszcze lepiej chronić Twoje dziecko w sieci. Między innymi będziesz mógł zablokować opcje instalowania oraz usuwania aplikacji czy robienia zakupów. Inne przydatne funkcje to blokada dostępu do stron dla dorosłych, zmiana kodu w telefonie czy zmiana danych sieci komórkowej. A to tylko niektóre z wielu opcji, którymi możesz zarządzać. W tym odcinku to wszystko. Zachęcam do subskrypcji i włączenia powiadomień o nowych filmach. Dziękuję i do zobaczenia.